dzisiejszym odcinku robimy Skybase'a, który polega na tym, że musimy zabrać ze sobą nową przyczepną rękawicę. Dzięki temu, że ją zabierzemy, będziemy tak naprawdę nieśmiertelni. Plan na to wszystko jest taki, że musimy pierwsze co zrobić, to oczywiście znaleźć nowe rękawice, czyli nowe spajderki. W drugiej kolejności będziemy oczywiście zbierać macy i potrzebujemy ich bardzo, bardzo dużo, ale tutaj jest pełno drzew, także to będzie easy. Z tego co widzę, mamy tutaj te stacje, także możemy sobie tutaj zlecieć, zabrać pierwsze co, właśnie te rękawice i lecimy z macami. Typek, jak coś to jest tutaj na domku. Dobra, ja mam swoje rękawice, zabieram i pamiętaj, Ewela, że tu jest tylko 30 użyć. Dobra, ja też mam swoje rękawice, czyli one w takich tutaj skrzynkach są. Może idźmy od razu od tych gości, albo jakąś broń sobie jeszcze wydrobmy. Ja proponuję iść tutaj na dół, na te stodoły, dlatego, że tu będziemy mieli leczenie, no i bronie pewnie też jakieś będą. Ja mam shotguna, także w razie W będziemy mieli się czym bronić i mam taką snajperkę niebieską, jakbyś chciał. Ja się odbijam na grzybach i snajperkę mam. To zbieramy jak najszybciej macy, tak? Tak, pasuje mieć bardzo dużo maców, ja sobie wsiadam na wilka i będę miał tego trochę więcej. I w ogóle do mnie ziomek strzela, w sensie wilk. Impulsy potrzebujemy, czy nie potrzebujemy? Nie, impulsów nie potrzebujemy. Potrzebujemy bardzo dużo maców. Ej, tutaj mamy jakąś... O, fioletowe bronie, Rafał, tutaj mamy. No to zabieramy w takim razie. Mamy tutaj takiego. I Rafał, jak chcesz, to możesz sobie tutaj zabrać. Także zbieramy teraz maksymalnie ile się da maców i lecimy ze Skybase'em. Mam nadzieję, że tym razem na nas nikt nie zauważy. Tutaj przy wodzie dużo jest kamienia, tylko nie wiem, czy tam iść same. Jak myślisz? Myślę, że na razie nie. Na razie chodźmy tutaj przy strefie i dobrze by było w ogóle stąd się budować. W ogóle zapomnieliśmy o najważniejszym, że potrzebujemy leczenie, Ewela, żeby się leczyć tam u góry. Właśnie, mam 6 potek tylko jak coś. Oczywiście, po co nam będzie potrzebna rękawica? No bo jeśli nas ktoś podwali, no to łatwo sobie zejdziemy w razie czego, a być może wygramy na strefę i wygramy tylko z tą rakietnicą, miałem mówić, rękawicą. Ja mam dopiero 1000 maców. No ja też mam bardzo mało, także stąd się nie wybudujemy, tylko z dalsza dopiero. I obstawiajcie w komentarzu, jak myślicie, czy nam się uda ten challenge, czy będzie ciężko. Ja myślę, że za pierwszym razem wyjdzie, tylko boję się, że nas zauważą. Ja mam 2000 maców, troszkę mniej, ale no powiedzmy, że 2. Okej, plan jest taki, że wybudujemy się z tego kamienia tu u góry, bo tu nas nie powinien nikt podwalić, no ale pewności nigdy nie ma. Tu jest trochę metalu, możemy sobie go wyzbierać jeszcze. Ja zbieram ten metal, Ewela, tylko mnie nie podwal, jakby co. Dużą potkę tu masz, jakbyś chciał, ale chyba nie chcesz. Dobra, ja myślę, że powinnaś już tam z dołu budować do mnie trochę. I możesz budować się w kierunku strefy, tylko idź nad wodę w razie czego, żeby... Chociaż mamy spajderki. No dokładnie rękawice, no ja na to mówię spajderki i chyba tak zostanie. Możesz budować ty, bo boję się, że spadnę. Na razie buduj, bo ja jestem zajęty. Ja się boję, że wiecie, że braknie mi już, będzie na czerwono, ja pobiegnę i spadnę. Czekajcie, ja muszę jako pierwszy dać sobie spajderki, żeby później, wiecie, odbić się. Nigdy się tak nie odbijałam, także mam nadzieję, że to się uda. Po prostu musisz się chwycić. Nic tam dużo nie trzeba robić. Gorzej, bo mamy zrzut na dole. I ten zrzut nas może wydać. Dobra, Ewela, już się zatrzymaj, bo trochę za daleko się wybudowałaś. Dobra, cofam. Już biję po 2. Ej, no chociaż nie będą może tutaj szli. Musimy to podwalić, wiesz? Także chodź do mnie. Jeszcze trochę. Ja to podwalam na razie, żeby nie było lipy. Na razie, jak możecie tu zobaczyć, mamy zrzut i fajnie by było, żebyśmy dostali na przykład jakieś tornado teraz, by tutaj faktycznie nikt nie przylazł. Twoje matce poszły właśnie w zapomnienie. A ile masz matców jeszcze? No 1600. No to ładnie. Ja mam 2100. Coś takiego. Ja w ogóle mam całe ręce spocone. Nie wiem, czy to widać. No widać chyba, jak się świecą. Ja się tak zawsze... Ja mam mokrą klawiaturę. Jak ja się zestresowałam. Ja się stresuję mega na takich odcinkach. Ja mam lęk wysokości. Zostało tylko 15 osób, dokładnie 9 składów, czyli jest dużo jedynek, więc oni po ten zrzut tutaj, o nie, jeszcze rift, czyli wszyscy teraz patrzą w górę, no ale trzymajcie kciuki, żeby faktycznie nic się tutaj nie wydarzyło. Ewela, teraz będziesz musiała za mną iść, więc uważaj, bo ja trochę inaczej to będę budował, żeby to podbudować trochę do góry. Ja tam zaznaczyłam, że tam typek leciał właśnie z tego rifta. Podskocz. Okej, znowu to samo, podskocz. Ty, dobre to jest. Okej, lecimy, jesteśmy nieco wyżej. Może nie aż tak, nie wiadomo jak wysoko, ale tu zrobimy znowu to samo. Jak ja, Rafał, nie lubię tak skakać. Ty mi tutaj ciśnienie podnosisz takimi odcinkami. Ej, pierwszy raz buduję w ogóle taki Skybase. Trzymajcie kciuki, żeby nas nikt nie widział. To jest mega teraz ważne. Prawie spadłam, wiesz? No to bardzo niedobrze. Z tego co widzę, mamy tutaj pagórki, z których wszystko widać, więc jak ktoś będzie stał na pagórku, no to prawdopodobnie nas bardzo szybko wyjaśni. A ja zobaczyłam teraz na liczbę graczy, jest 13, więc pechowo, ale ja czuję, że dzisiaj może się to udać, tylko ja się boję, że... Lecimy, Ewela! A lecimy, chwytaj się! Czego?
Kolejne podejście. Teraz zobaczcie, jaką strefę dostaliśmy. Świetną. Miejmy nadzieję, że tutaj nikogo nie będzie. Mamy dużo matsów, mamy leczenie, mamy wszystko. Tak jak Rafał powiedział, teraz chyba mamy wszystko najlepsze. Full matsów, leczenie, dobre bronie. Także jak teraz się nie uda, to i będzie... Będzie źle. Bardzo źle. Musimy odbić trochę w bok, żeby tam nas nie było widać. To jest chyba już piąty skybase, który próbujemy i dalej mi się ręce pocą, także nie wiem, o co chodzi. Ja trochę idę bokiem, żeby tam nie iść nad tamtymi ludźmi. No trzymajcie kciuki, żeby tam później już nie renderowało po prostu nic. Okej, to będzie biło teraz po dwa, więc na spokojnie. I teraz będziemy odbijać sobie w prawą stronę, tak myślę. Myślę, że teraz już to... Nie, jeszcze nie, jeszcze za wcześnie. Trochę z tamtej, jeszcze do lewej. I pójdziemy zaraz w prawo. 26 osób i wszystkie możliwe górki w strefie. Ale Rafał ma bandażownicę, więc możemy właśnie być poza strefą. Wtedy nas może będą mniej widzieli, chociaż znając nasze szczęście dzisiaj, to nie wiem, goście będą poza strefą. Dobrze by było, żeby już nie renderowało tego, co mamy za plecami do tych gości, co dopiero będą. No trzymajcie kciuki po prostu. Jesteśmy nad wodą, także w razie W jeszcze mamy tutaj jakąś deskę ratunkową. W sumie możemy iść tak wzdłuż tej rzeczki. W sumie to jest dobry plan. Ja na razie tam rzucam splasha. No i lecimy dalej. No byleby nas nikt teraz tutaj nie podwalił. Bardzo prosimy, proszę tego nie robić. Proszę iść wszyscy do strefy, chociaż jest bardzo dużo ludzi. Ale to może i dobrze, może i źle. No nie wiem, jak na to wszystko patrzeć. Moim zdaniem dobrze, bo się zajmą sobą i będą się nawalać zamiast patrzeć po niebie. Musimy iść do prawej strony, bo ta górka na pewno tam zaraz będzie zajęta i będziemy mieli lipę. Chociaż znowu teraz nas będzie bardziej widać. No widzowie, trzymajcie kciuki, żeby na tej górce tam nikogo nie było. Tu się pod nami leją, o Jezu, a ja idę porówno na nich. No to oni nie widzą, bo tam jest strzały i w ogóle i dzieje się dużo, więc nas nie zauważą. Tu jest gość, zobacz, w tym miejscu. Widzę. I ten drugi po metalu tam skacze, będą się podwala. Ten. Będą się bić. Biją się. Ej, górki nie renderuje tam. Czyli jest dobrze, jest bardzo dobrze, bo tam nie renderuje. Pod nami są goście, w razie czego musimy ich wyeliminować. Tam jest ziomek. No, dzieje się tutaj dużo, ale dobrze. 16 osób. Wydaje mi się, że za dużo osób jest. Chociaż jakby było mało z kolei, to tak jak mówisz, by patrzyli wszędzie. Ej, punkt zerowy się... aktywował. O, o, lecimy. O, Ewela, ręka, rękawica i o drzewo łap. Ale no ja wpadłam do wody i mnie powaliło. Ajajaj, nie dane nam to jest. Goście koło mnie. A to nice. Dostał na 40. Leży. 110. Leży. Brawo, to jakieś spocuchy były, dobrze. Trzymajmy się razem. Tak, zróbmy i wygrajemy to na Skybase w sumie, jakbyśmy byli, tak wysoko jesteśmy. Nie? Pamiętaj, że masz te spiderki. 4 osoby, to dwójka ostatnio. Tamten wychodzi. O Jezus! 60, wyjdź do góry. Ja cię kręcę, ten tygrys mnie porobił. Te podobne skiny, obydwoje żółte te i zielone stroje. O, ty masz takie ciemne zielone. Tu są dwoje. Wow. A więc widzę, jak Klon otwiera drugiego miejsca.